Niewiórki i bobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Nie wiem, kochanie, co to było, dziś papierek. Moi drodzy, podczas kiedy my będziemy z Juny pogłębiali, poszerzali naszą wiedzę z zasobów języka khmerskiego, was zapraszam do krótkich reminiscencji i zobaczenia sobie tego, co działo się jeszcze wczoraj wieczorem na urodzinach Kasi. Parę chwil w dniu wczorajszym, a później... Parę chwil z dniem wczorajszym i później widzimy się po lekcjach. Także do zobaczenia, niedługo. Będziecie mieli materiał. Róbcie wywiad, będziecie mieli materiał. Materiał, nie będziecie musieli nic dziękować. Adam dobrze radzi. A tu, proszę bardzo, już. No przyszedłem, tu sobie, bo widzę, że później, jak zawsze najlepsza impreza dzieje się zazwyczaj w kuchni, a tutaj w palarni. No. A ja tu stoję i kaszę. Ja teraz ja też. Ktoś tu mówił, że w Bangkoku było zadymione. Absolutnie nie. Panie kochany, bo to palarnia, to do palarni się nie wchodzi. Powinieneś tu mieć jakiś cuk. Znaczy tu Kasia zarządziła palarnię. Nie ma cuku. Zobacz, jak ten dymek leci prosto z powrotem do nosa. Do nosa. Wszystkiego najlepszego, 100 lat, niechaj żyje. Na... Kasiu, nie pytam się, które urodziny, ale podejrzewam, że 28 jakoś w tym kierunku. Tak? Kiedy ty zdążyłaś te trójkę dzieci, powiedz mi? No widzisz. Bocian przyniósł! Bocian, trzeba uważać na bocian. A w Kambodży bocianów nie ma, to jest bezpieczniej. Ale kapusty jest dużo. Kapusty jest dużo, ale to nie ma bocianu, to nie ma kto wrzucić do kapusty. Trzeba pokisić. A to była kiszona kapusta czy jaka? Macie, w Tajlandii widzieliśmy bociany, to by sprawdzał. W Tajlandii widzieliśmy to bociany. Z Tajlandii wyciągnęły. To kto wie, co się za parę miesięcy okaże. No nie wiem. Co ty mi imputujesz? Co mi tu imputujesz? Czekaj, oni byli w Tajlandii czy w Kongo? Co wyrzuciłbyś? Czy w Kongo? No właśnie, w Tajlandii bocian? Zimna trasa migracyjna. No nie, no gdzie, no jak? To był ten bocian rosyjski. Pod dwa sztakany i wtedy musi i on nie, w drugą stronę. No to jak on wam dzieci przyniesie, no to brawo. To mała nie, wolałabym psa kupić. Albo tego śmiecha zabrać. Ty się ciesz na razie, ty się ciesz, że kot wrócił. To się tak, ciesz się. Nie, że dziecko wróciło. A mój nie chce pójść. Adam szukał kota. Adam chce kota. Nie. Kota bierze mama Juny. Powiedziała, zdeklarowała się, ona chce, bo to jest i tak, bo to jest jej ukochany kot, to jest od nas ja zawsze tak, z nim. Jakiś czas temu słyszałem, że... No bo cały czas ma nie po drodze. Ja obiecała, że w poniedziałek jak przyjedzie po Juny, to zabierze kota. Obiecanki to canki, jak to mówią. Ja przyjeżdżam w poniedziałek, 6 rano i czekam. Gdzie kot? Gdzie, ja cię chcę widzieć w poniedziałek 1 stycznia 6 rano u mnie. Chyba, że prosto z imprezy przyjdziesz. Nie, jeszcze, chyba spokoju. Jak pan Łazuka, nie lubię poniedziałku. Tylko tutorium. A właśnie, a co robimy na Sylwestra? No ja mam dziecko. No dobrze. Ty być może też, tylko jeszcze nie wiesz, tak? Nie, dobrze, no, ale to nie pij może już teraz. Moje dziecko śpi w domu. A ty co robisz na Sylwestra? Zapraszam was, muminów, pana... Marcin, uszykuj sobie ten pokój. Żartowałem. Na Sylwestra mam. Nie wiem kogo. Ja nikogo. Kto przyjedzie, to nie przyjedzie. U mnie na Sylwestra ja mam tak. Są ludzie, nie? O Jezu. Są ludzie. Kogo nie ma? Nie ma nikogo. Na Sylwestra no, nie ma. Naprawdę? Nie ma nikogo. A może Łukasz, może będzie. Nie, bo ci, którzy mieli być do 2 stycznia, nie przyjechali w ogóle. Jest, od tej pory biorę przedpłaty, przepraszam najmocniej. Tak, przedpłaty. I mi wypadli po prostu i cały pokój mi wypadł. Dwa pokoje mieli wziąć. Michał, który jest teraz chyba 29 albo 30 wyjeżdża, czyli przed samym Sylwestrem. Tak, co wyjeżdżają od 8 dni. Tak. I na Sylwestra? Nie, na Sylwestra będzie prawdopodobnie później. Łukasz być może będzie do 31, ale 31 się przeprowadza do siebie. Aha, dobra. Więc też na Sylwestra go nie będzie. Także ja będę sam z Juną. Ugadamy się. Jeszcze mamy chwileczkę czasu. A u mnie będzie pięknie widać te fajerwerki. A no właśnie. U mnie coraz lepsze. Nie coraz lepsze. A nie. Kiedy ty byłeś na tarasie? Adaś. Miesiąc temu. Nie, byłem. Widzę, oblegany jest. Drapałeś się? Oblegany jest. Nie o to chodzi. Pomylił też kierunki. Dwa sztakany były i poszedł do piwnicy. Do piwnicy poszedł. Nie, byłem 3 tygodnie temu, jakoś bo pralki zmieniałem, bo strasznie chciała, żeby tą naszą pralkę podłączyć do 16. I po co żeś tak wszedł? Umiesz przełączyć pralkę? Przeciągnąć rurę. Było na wideo? Naciągał rurę. Ciągnął rurę? No to ładnie. O,
Short też był? Filmek. No filmek był? Gniotek? Ja chcę to zobaczyć. Filmek. Filmek. Ktoś mi mówiłeś, że ktoś mówi filmek. Włóczyki tak mówią. A włóczyki mówią filmek. Filmek. No to. To wolę gniotka. Gniotek i muchomorek. Gniotek i muchomorek. Proszę bardzo, coś chciałeś powiedzieć? Nie, chciałeś powiedzieć? Coś chciałeś powiedzieć? Za prezent. Teraz się nie wywiniesz. Nie wywiniesz się, kochana. No to co? Mamy 20 minut już, czy jeszcze ja, nie? Na pewno. Dwa dni nagrywałem ten materiał. Dwa dni. Tak ja po prostu po świętach nie idzie. Po świętach nie idzie. Coś tam nagrałem z dwie sentencje, trzy. Nikomu no tak nie w ogóle. Idzie, no. No jakoś takie słabe. Jakiś święty spokój? Nie wiem właśnie. Odpocząłeś, nie? No, daj spokój z tym telefonem, zawsze ten się. No proszę, nieustająca feria kolejnych tortów dla Kasi. Znaczy kolejnego tortu. No bądźmy szczerzy. Można powiedzieć. Już trzeci. Dzisiaj. A sernik jeszcze dzień młody. Sernik był jako tort. Myślisz, że jest jeszcze jakaś szansa? Jest nadzieja na więcej? Bo widzę, że chodzisz głodna. Bardzo ładne. Bardzo ładne. Bardzo ładne. Jeżeli będzie choć w połowie tak dobry, jak wygląda, to można jeść. A ty cały czas się brechtasz, cały czas się śmiejesz po prostu. Szydera. Ja jestem takim śmieszkiem. Prześmieszkiem, szydera po prostu. No dobrze, pięknie, pięknie. Te urodziny się tutaj rozkręciły. Zobaczmy, jak się zmienia miasto w przygotowaniach na Nowy Rok. Tutaj mamy na placu, tu gdzie zawsze są festiwale, festyny, już rozstawione namioty. Większość z nich jeszcze pusta, ale już coś zaczyna się dziać. Nie ma na razie, kochanie, nic do kupowania. Tutaj będzie scena, no i już widzimy, że tutaj będzie Krut i Watanak. O, będą chyba walki też. Coś tu budują. Może nie walki, może to strefa VIP. W każdym razie coś się dzieje. Będzie tego, trochę. To jest pierwsze miejsce. Zobaczmy teraz na Riverside, bo tam zapewne też nie omieszkali coś przygotować. Cała tamta strona Riverside również zastawiona i tam Hanuman znowuż rządzi. Na końcu zwieńczone jest to wszystko dużą sceną też, nie wiem, czy to widać. I tam jest Hanuman. Ta strona Riverside pozostaje wolna i tutaj nic nie budują. Bardzo dobrze, bo to oznacza, że mogą spokojnie zrobić zakupy. Wracaliśmy właśnie z zakupów w Dżunku. Jechaliśmy sobie, jak Bóg przykazał, drogą najkrótszą do domu i trafiliśmy się z Maćkiem. Proszę bardzo. A ja stoję jak taki chłopek roztopek. I co tu właśnie robisz? Siedziałem właśnie... Nie, nie ma możliwości ski tutaj, mówiłem ci, nie ma śniegu. Poszła z koleżankami się spotkać. Meet with the friends. Dzięki. Nie na narty. Ona ma od dwóch dni ma po prostu jazdy na narty. Ja wyjąłem oklucze. A? Dobrze. Ja patrzyłem właśnie. A tutaj zaraz ci pokażę coś. Właśnie przyjechał i kłódkę założył sobie na ten. No przecież nie głupi pomysł. Na tarczę. No ja do teraz patrzę, a wiesz, co mówię, co on tam kombinuje? Na początku myślałem, że przy moim, mówię, ale nie, taki za ładny. A patrzał kłódkę sobie na tarczę, założył. Ograniczone zaufanie, tak. Bardzo słusznie. Elegancki ubrany pan poszedł do hotelu. Tutaj tak cień jest, ale w ogóle dzisiaj jakoś tak... Dlatego się w cieniu stanąłem, tutaj właśnie niby nie ma słońca, ciepło jest. Przyjeżdżałem wycieczki, masę białych osób, backpackersów, a Chińczycy autobusami, wszystko tam gdzieś, tam po prostu. Trzeba za Chińczykami jechać. Na te bogatsze dzielnice. My za Chińczykami. A wiesz, co tam mieszka, nie? Wiesz. No tam jadą. Tam jadą, no dobrze. Jego. Tam jadą. Oj, czują się buciki? Tutaj będzie, o tam, po całości będzie znowuż strefa odliczania Kambodży. Podzielili się na trzy strefy na razie. Trzy strefy. Watanak, Hanuman, Kambodża. Nie wiem, Gansberga. Ale może coś jest gdzieś tam. Może być przy tamtej. Glena tam gdzieś. Tam. Może tam być, może być. Tam jest Madryt kiedyś się rozstawiał, tam gdzie były te Transformersy. Aha. Tam jest też plac duży. Patrzę, bo znowu rzeka cała się taka zrobiła. Ładna. Ta ładniejsza, no bardzo. Następuje strategiczne przemieszczenie się. Jedziemy zawieźć te wszystkie rzeczy, bo tu i zakupy są, i to mamy teraz książki, jeszcze zeszyt z lekcji. To nie pomaga, jakby jest po prostu pełno. Nie, nie, luźno. Co? Luźno.
Ja nie wiem, o co ci chodzi. Litchi. Litchi, a że pyszne jest. Litchi jest. Jest pyszne? Litchi. A, no pyszne jest. Mamy już pół do 12, jak nie lepiej. I trochę głodny jestem, śniadania nie jadłem. Chętnie bym coś wrzucił na ruszt. No litchi, rozumiem, litchi, pyszne litchi, dobrze. Na razie odwozimy rzeczy. Maciek też jedzie gdzieś z nami. Będziemy myśleli, co dalej. Pojawia się problematyczna sytuacja, bo znowuż ktoś odstawił mi furtkę. No, mi jak mi. Jak tobie wydaje się, co tutaj spowodowało taką sytuację? Muszę drugi taki ten zamontować z drugiej strony i będzie święty spokój. Cześć Glut. Zobacz, jak Glut wyrósł. No Glut jest taki? No. Żabko, czekaj chwilkę, już idę. O, to cię proszę. Trzeba wody im nalać. Wody kurą trzeba nalać. Znaczy tyle czasu minęło, jednak się chowają i boją się. To są ancymony. Ale to, mnie tu nie ma. A czarna siedzi, wysiaduje sobie. Tu jeszcze woda jest. No siedzi, ona siedzi na co najmniej 14 jajkach. Nie będę jej straszył. Co najmniej 14. No bo tyle policzyłem wcześniej. Grucha, czy ty człowieku jesteś normalny, no? Siwa, Glut. Ale Glut jest ładny. Nic. Glut jest taki trochę jak był siara. Głośne otoczenie. Zwariował ci telefon, czy ten. Iś komunikat wysłał, że jest głośne otoczenie. Kurje, nie słyszał, no. Dobra, muszę... A, przepraszam, muszę nalać wodę. Teraz poszedłbym nalać wodę. Bez zabrania pojemnika. To bez sensu. Idę, kotku, idę. Jak zapewne większość z Państwa wie, każdy dobry uczynek powinien zostać przykładnie ukarany. Tak też stało się w przypadku Maćka, który pomógł mi napełnić wodę dla kur nową, świeżą i zgubił telefon. Nie, no położyłem, bo poprawiałem po tych tych. Go położyłem. A, dobrze, że teraz sobie przypomniałeś, powiem ci. Nie, no. Od później zaczął pikać. Grucha by później wziął i zaczął dzwonić do mnie po nocach. To by było nieciekawe. Ostrożnie, ostrożnie. No i teraz trzeba się zastanowić, co dalej. Pogoda zaiste ładna. Co tutaj? Szkoda by było. Szkoda by było ją trać. Zapowiadało się, że będzie padać, nie? Bo to tak jak tak chmurno to było dzisiaj. I no jak chłodno nawet znowu. Sąsiadka mówi, oj, coś tak mówi chłodno i chyba będzie padać. W kościach ją coś trzaskało? No tak, no. Tutaj. No, te czasy, co się siadło. To. Właśnie, pod serwetę. Słucham cię, myszka. Moja mała pomocnica. Fajna zabawa, Juny? Tak? Podoba ci się? Pewnie. Każda zabawa z wodą jest fajna dla ciebie. Normalna rzecz. To schnie teraz wszystko szybko, strasznie. Bez deszczu. No tu mamy też takie rośliny, które raczej za wodą nie przepadają, więc tutaj tak raz w tygodniu im wystarczy zupełnie. Podlewanko. Co Juny robisz? Olewam. O, testy. Ona ma najlepszą zabawę. Dawno nas tutaj nie było. Oj, dużo wody przelało się w tym basenie, od kiedy tu ostatnio byliśmy. A nie idziemy założyć stroju, Juny? Nikogo nie ma, proszę, proszę. Idealnie. Chodź, Junku. Nawet paliki zrobili do siatki, żeby można było grać w basenie. Dajesz, Juny? Dawaj, pokaż jak skaczesz. No, stary, dobry Garden Village. Niepokoi mnie ten pan w basenie trochę. Do brzegu, Juny, do brzegu. Junku. Dawaj, Juny. Juny. Płyn do brzegu, szybko, szybko. Raz, dwa, raz, dwa. Jak woda ciepła? Tak? Rozumiem, że będzie skok znowu grany. Aha. No to ja w sumie nie mam nic do powiedzenia więcej. Ona naprawdę chyba
poprzednim życiu była syrenką. No po prostu to jest ten ciąg do wody, który ona ma, jest nie do opisania. Zero strachu. Juny, nie biegaj tam. Tutaj, szybciutko. Junku. Chodzi i zaczepia ludzi tam. Zaczepia ludzi, a później... Właśnie, dokładnie tak. Mądra ty jesteś? Ono tutaj, jak spławik. A, coraz lepsze ruchy ma. Rączkami też się odpychaj. Dobrze, bardzo ładnie. Brawo. Jeszcze jeden. Ostatni skok. Dobra, dawaj, ostatni. Jump. Do 20 aż? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. To i tak szczęście, że tylko do 20, a nie do 200. A co to za dzwoniec się tu pojawił? A co to za dzwoneczek? Są tacy, którzy mają koty, są tacy, którzy chcą psy. Są tacy, którzy nikogo mieć nie mogą. I są samotni. Mają kury. Jak już miałeś psa i kota, to wiesz, że już tylko kury. Kury. To już tylko kury. Jejku, jejku, generalnie drób, no. Ale poleciała, ale poleciała! Troszkę poszaleliśmy nad basenem. Konkretnie Juny. To nie jest jeszcze tej możliwości oczywiście, ona by chętnie została dłużej. Ale już nie mogłem siedzieć w jednym miejscu. W związku z tym robimy przerzut. Jedziemy kawałeczek dalej. Zresztą, jak dojedziemy, to wam pokażę, co i jak. Zmiana otoczenia czasami dobrze robi. Mało był jeden basen dzisiaj, no to proszę, jest drugi. Nowe kółeczko się pojawiło, ponieważ Flaming niestety poległ w walce. Bardzo mi przykro, Ewelinko, ale nie wytrzymał eksploatacji. Kilka dni z rzędu i po prostu padł. Teraz ma nowe kółko. Ciocia Natalia kupiła. Jak się pływa, dobrze? Basen nieduży, ale wystarczający dla Junku, idealny. Trochę głęboki dla niej, ale kółko ją trzyma, także jest dobrze. Fajnie jest? No to dobrze. Swimming pool. Jesteśmy u Artura w hotelu, usiedliśmy na chwileczkę. Maciek siedzi tam. Ciepła woda jest? O, taka. No dobra, okej. Najważniejsze, że młoda ma zabawę. Ma ten okres świąteczny. 11 dni wolnego. Niech się cieszy i korzysta, bo potem szkoła się zacznie i będzie Lipton. Baw się dobrze, malutka, baw się dobrze. Świątecznych elementów nie brakuje. Bomby. Wszędzie. Pokazywałem cię z daleka, jak Juny pływała w basenie. Teraz pokazuję cię z bliska. Aha. Jakiś ten, czapkę masz. Dzisiaj cię uratowałem tak naprawdę. Tak. Czapka ma wiele napisów, ale tutaj taki jest jeden tuningowany. Sobie sam ręcznie zrobiono. Ktoś musiał to zrobić, to zrobiłeś samemu. Słyszałem, że jakiś nowy projekt się szykuje. Ja nie jestem do końca pewien, czy jestem upoważniony do udzielania takiej informacji. Nie jesteś, dlatego cię pytam ciebie. Choćby mnie żywym ogniem palili. Nic nie powiem. Nic absolutnie. Nic nie mów. Aczkolwiek ja myślę, że przełom roku to może być taki moment, no bo to jest doskonały moment na to, żeby jakieś nowe plany, prawda? Sobie nowe postanowienia. Nowe postanowienia, nowe plany. Od 1 stycznia idę na siłownię, muszę spalić to, co przez święta przybyło. Na i przykład. W Tajlandii też się przykulało. No, na przykład. Ale można też mieć plany jakieś takie na przykład związane z biznesem albo z pracą po prostu. Z pracą. Masz jakieś nowe postanowienia czy plany? Tak, bo ja Marcin z tyłu się śmieję. No dobrze, tak. Tylko nie mów za dużo. Wiem, ale nic nie powiem. Dobrze, to dobra odpowiedź. Czy to jest marka Konrada? Wiem, ale nie powiem. Bardzo dobrze. A czy możemy chociaż uchylić rąbka tajemnicy, no nie wiem, na przykład w jakim sektorze to będzie? Czy ja zaczynam się pocić? Czy to będzie w sektorze medialnym? Czy to będzie... W sektorze medialnym, oczywiście. W sektorze medialnym. Tak. Czy zamierzasz postawić w stan likwidacji swój kanał? Absolutnie nie. I nikt mi tutaj... Nie. Tak. Nie. A
Nie, no tego też nie zdradzę. Tego też nie zdradzę. Tośmy sobie pogadali. No tak, no bo... No, okryci tajemnicą. Ale złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy, a ty nawet rąbka nie chcesz uchylić, no. Ale to na wszystko przyjdzie czas. Skupienie. Trochę jakby to nazwać... cierpliwości. Cierpliwości. Ale życzenia to jeszcze będziemy składali, widzą. To poczekaj, to jeszcze spokojnie. Będzie się dziać. Do nowego roku to my jeszcze mamy ile? Tydzień jeszcze. Na pewno, jak to mówią, ramówka programowa rozwinie się. O, tak to co było, zostanie utrzymane. To, co słabo szło, zejdzie z anteny, czyli na przykład wasz kanał. A później może rzucimy coś, co ma potencjał. Może Loże Szydersu zrobimy. To też jest dobry pomysł. No i kto wie, no, co będzie, ale coś będzie. Będzie czyli możemy powiedzieć tak naprawdę, widzą, że tak, no, przynieść może coś nowego. No, do pośmiania się, oczywiście, że do pośmiania się. Dla Beki, dla hajsu. No to jakby dla całej Beki. Całej Beki hajsu. Beki. Całej Beki hajsu. Tak, jakby to Adam powiedział dla hajsu i Beki. A my powiemy dla całej Beki hajsu i teraz kończymy w takim razie. Więcej uchylać rąbka tajemnicy nie będziemy. Nie. Im bliżej będzie nowego roku, tym być może będą się przewijały jakieś nowe informacje, ale na razie wystarczy. Tak. To jest taki... wędkarze będą wiedzieli. To jest zanęta. Zanęta. Taka, no, zanęcił. Tak. Ale czy w tym jeziorze jest ryba, to się okaże później. Dobrze, to dziękuję ci bardzo. Tu jest Okonie po drugiej stronie, a Płotka bardziej ze środka, mam a to nadzieję, Okonie że po drugiej stronie. Nikt nie stanie Okoniem. I to ja ci dziękuję za tą wyczerpującą wypowiedź. Starałem się. Dziękuję ci za to wszystko, co dzisiaj padło z ust twoich. A mnie tak zaskoczenie, że wystrzelił, słuchaj, to po prostu... Na żywo, tak najlepiej. Tak. Ale scenariusz miałeś, czytałeś, tak? Wcześniej. W czapce mam podpowiedzi. Dobra, to dziękuję ci bardzo i do następnych podpowiedzi. Dozo. Zostałem wysłany na straceńczą misję zakupu troszeczkę sushi. Chyba tutaj, nie wiem, już ten raz przyjeżdżałem, ale to by się narodziło i brawo, bardzo dobra kwoka. Jest takie miejsce, które specjalizuje się w łososiu. Łosoś, tuńczyk, generalnie owoce morza, ale takie bardziej bliższe nam, naszym gustom. No wiesz, już mówiłem, że trzeba pojechać i gdzieś skręcić. No to mi mówi, nie, cały czas prosto. Do końca nie wiem, gdzie to jest, ale będę szukał. Jezuśku. Droga doskonała. Droga wyboista, ale wyborowa. Tutaj, dobrze. No to trafiłem chyba. I gdzieś tam jest to miejsce. I tam się widzimy, bo przecież ja za chwilę stąd wylecę. Tu jest jakaś masakra, co się dzieje. Udało mi się znaleźć miejscówkę, która przewrotnie nazywa się Salmon Store. Wcale nie przewrotnie, bo łosoś dominuje w menu. Może dominuje to jest mocne słowo, ale jest mocnym punktem w menu. Salmon cake. Pani teraz przygotowuje nam tutaj zestaw. Artur zamówił sobie dwa takie zestawy małe. To właśnie teraz dostanie. A ja zamówiłem jeden taki mieszany duży ze wszystkim. O tam jest taki, za $20 jest. Gdzie mamy i łososia, mamy rzodkiew, mamy tuńczyka i mamy ośmiornicę. I taki wziąłem po prostu jeden zestaw jeszcze, żebyśmy sobie spróbowali. Do tego wziąłem, to się nazywa grape seaweed, czyli takie kuleczki morskie. Bardzo śmieszne w jedzeniu, strzela jak ikra. Tutaj mają już częściowo gotowe zestawy. Wszystko jest w lodówce. Łosoś i poniekąd sushi. To jest taka część restauracyjna, gdzie można sobie po prostu wziąć, usiąść i zjeść na miejscu. No ale można też wziąć na wynos, co właśnie czynię. Pogoda cały czas dopisuje, białych coraz więcej. Mówimy o tym cały czas, ale to jest odczuwalne bardzo, jak ludzie zjeżdżają tutaj na ten nowy rok. Wiadomo jest, że będzie gruba impreza i dla ludzi po prostu coraz więcej przybywa. Lecą jak ćmy do światła. A my będziemy sobie siedzieli grzecznie w tym czasie w domu, w dzienku. Może ktoś nas jeszcze odwiedzi. O, to są te właśnie grapes seaweed. Śmieszne takie kuleczki. Tyk, 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 tyk. Tam tutaj jest takie ośmiornicy, to kolejne. Do naszego zestawu. Oprócz tego jest rzodkiew,
jest marchew, sporo dodatków. Dobra, wystarczy. Pokażę wam później, jak to będzie wyglądało już na gotowe. Powiem wam, że sporo tego wszystkiego wyszło, ale to jedna rzecz, a druga, chyba ważniejsza, że pojawił się chyba kolejny gracz na rynku dostarczania jedzenia. Ten zielony gość, Hungry, to mi wygląda na jakąś nową firmę dostarczającą jedzenie. Tam jest numer telefonu, nie wiem, czy uda mi się to nagrać. Pewnie nie. No niemniej. Dobra. Panie kochany, jedź pan. Jedź pan, proszę. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W tym momencie go przerywam. Dziękuję wam za to, że obejrzeliście, znaleźliście chwilkę czasu. Dzień dobry, krzyczy Dunku. A my tymczasem mówimy do widzenia, a nie dzień dobry. Zapraszam na jutro, 7 rano, czasu polskiego, kolejny odcinek. Dzisiaj kłaniam się raz jeszcze. Miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.